To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W pierwszej części programu Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. I zaczynamy od bardzo ważnej kwestii. Czy nasz bank centralny zrzuca albo będzie zrzucał pieniądze z helikoptera? Bo to, że te pieniądze drukuje, to teraz już widzimy. Bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, obniżył stopy procentowe i skupił już obligacje skarbowe o wartości ponad 80 miliardów złotych. Rentowność dziesięcioletnich obligacji spada na łeb, na szyję. Prezes Glapiński by się obraził na pana, panie redaktorze, gdyby pan powiedział, że drukuje pieniądze, no bo mówi, że przecież bank nie drukuje, no bo jeżeli patrzymy de jure, no to nie drukuje, a de facto rzeczywiście drukuje, taka jest prawda. Przy czym nie jest tak bezpośrednio jak Fed, bo Fed zdjął rękawiczki zupełnie już ostatnio i kupował wprost od, ma kupować wprost od miast, od hrabstw, od stanów obligacje. No my tak żeśmy nie zrobili, nam tego zrobić nie wolno, bo konstytucja zakazuje finansowania rządu przez bank centralny. W związku z tym robimy to nieco naokoło. PFR wypuszcza obligacje, obligacje kupują banki, a od banków na rynku wtórnym kupuje to NBP. No wynik jest ten sam, ale od strony prawnej jest, wydaje się być wszystko w porządku. Jest to mijanie prawa, rzecz jasna, które, żeby była jasna sprawa, ja pochwalam, no bo niestety w obecnej sytuacji chyba innego wyjścia nie ma. Pewnie nie ma innego wyjścia, ale ta operacja no, chyba będzie inflacjogenna, na dłuższą metę z tego powodu niebezpieczna. No i tu jest właśnie pytanie, dlaczego? Dlatego, że przecież taką operację robiły banki w Japonii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych na masową skalę, poczynając od 2009 roku. I poczynając od tego 2009 roku, też wszyscy mówili, że z tego musi być inflacja, no bo mieli doświadczenia choćby nawet Republiki Weimarskiej sprzed 100 lat, kiedy to rzeczywiście Bank Niemiec też uważał, że nie będzie inflacji z druku marki, no a potem jak się skończyło, to wszyscy wiedzą, po bochenek chleba jechało się z taczką pieniędzy. No ale inflacja się nie pojawiła, z różnych powodów dużo było o tym mówić, ale inflacja się nie pojawiła, w związku z tym banki centralne są teraz ośmielone i Fed już 4 bilionów dolarów, jeżeli chodzi o plus, czyli zakupy obligacji, zrobi za chwilę 6 bilionów dolarów, 6 tysięcy miliardów dolarów. No i w końcu, jak przypuszczam, to inflację musi zrodzić, ale nie natychmiast, bo póki będziemy mieli stan zamrożenia gospodarek, no nie bardzo jest z czego tą inflację brać. Nawet pojawiają się głosy o deflacji. Także na razie spokojnie z tą inflacją. Ja zakładam, że później za rok, za dwa, za to zapłacimy inflacją, ale na razie chyba to nie jest takie groźne. Wśród tych głosów o możliwej deflacji jest także głos prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który mówi, że no, ludzie będą mieli mniej pieniędzy, mniej będą robić zakupów, no i w rezultacie ceny spadną. Chociaż Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej, po wczorajszym komunikacie GUS-u o wysokiej inflacji w marcu, 4,6%, powiedział, że nie będzie deflacji, będzie inflacja, bo mamy przecież także niedobory, czy będziemy mieli w wyniku tego kryzysu, niedobory po stronie podaży. Obawiam się, że jeden i drugi pan się nie myli. To znaczy rzeczywiście inflacja jest w tej chwili. To wczorajsze dane GUS-u były niepełne, można powiedzieć, dlatego że w dużej części GUS zresztą od razu w komunikacie chyba o tym informował, że szacował ceny, dlatego że no, przy zamrożeniu gospodarki trudno powiedzieć, jakie one były. W związku z tym to 4,6 jest dużym znakiem zapytania, czy to jest nieco wyżej, czy to jest nieco niżej. Nie wiadomo ile. Ale w dalszym ciągu utrzymują się te same warunki, ta sama presja cenowa, która była w styczniu i w lutym. W związku z tym no, mamy te 4 z groszami, dlatego pan Kropiwnicki się nie myli, a pan Glapiński, pan prezes Glapiński się nie myli z kolei, jeżeli chodzi o początek następnego roku, bo ponieważ baza jest tak wysoka, jak widzimy w tej chwili, to jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że w pierwszym kwartale w przyszłym roku będziemy mieli deflację. I pewnie nie mylą się te wszystkie instytucje renomowane często, które
twierdzą, będzie spadek PKB w Polsce w 2020 roku, dwuprocentowy, trzyprocentowy, czteroprocentowy, to pewnie jest nieuniknione, podobnie jak wzrost bezrobocia. Tak, rekordziści chyba mówią o 4,6% spadku PKB. No i ile będzie, to oczywiście zwróżenie totalnie z fusów. Tutaj nikt tego nie wie, bo to wszystko zależy od przebiegu pandemii. Bo na przykład, kto postawi na pojawienie się pandemii znowu jesienią, o czym mówi wielu epidemiologów, że to jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli ona nas znowu zaatakuje jesienią, i znowu zmusi rząd do zamrożenia gospodarki, bo to jest najważniejsze, nie sam atak pandemii, tylko reakcja, to wtedy rzeczywiście będziemy mieli potężny spadek PKB. Na razie, jaki on będzie w tej chwili, to te szacunki od 2 do 4% są prawdopodobne i zobaczymy, jak będziemy wychodzili z tej zapaści gospodarczej, jak rząd będzie szybko odmrażał gospodarkę. Wszystko zależy od szybkości odmrożenia gospodarki, od stanu, w którym ona się znalazła po zamrożeniu, to znaczy jak mocno rząd i bank centralny pomagał gospodarce, żeby ten płomień nie zgasł, żeby było to podgrzewanie tego naczynia, nie pełny ogień, nie gotowanie, nie wrzątek, ale podgrzewanie tego naczynia. Wiele banków centralnych i wiele rządów robi wszystko, żeby ten płomień pod gospodarkami podtrzymywać. Potężne pieniądze rzeczywiście są asygnowane, żeby to robić. Przy czym u nas ta tarcza finansowa, czyli ta ostatnia PFR plus NBP, według mnie jest o miesiąc opóźniona i to może nam nieco przyhamować to odbicie gospodarcze. No ale oczywiście jest bardzo potrzebna, mówi się o 100 miliardach złotych, mówi się o rozwiązaniu, które zacznie działać może pod koniec tego miesiąca. No właśnie dlatego mówię, że to jest niestety opóźnione, bo zostało ogłoszone kilka dni temu, z czasem wdrożenia 2-3 tygodnie, czyli rzeczywiście jest to koniec kwietnia, początek maja. Koniec kwietnia, czyli być może niektóre firmy już będą musiały zwalniać następnych pracowników albo w ogóle zwalniać pracowników, albo się zwijać, bo przecież wiemy o tym, że na przykład w spółkach z o.o. zarząd odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania na przykład do Skarbu Państwa i są określone paragrafy w kodeksach, które mówią, kiedy musi, po prostu musi, nie ma wyjścia, musi ogłosić bankructwo. Tak więc, jak powiedziałem, ruch bardzo dobry, ja go chwalę, mimo że wielu ekonomistów, jak widziałem, gani ten ruch, ja nie rozumiem tego dlaczego. Ja go ten ruch chwalę, ale uważam, że był za późno o miesiąc. Powinien pojawić się razem z pierwszą tarczą, dokładnie razem, równolegle. Jak będziemy ten płomień umiejętnie podsycali gospodarczy, to może będziemy mieli zjawisko litery V, bo wiele z tych instytucji, które teraz zakładają, że w 2020 roku PKB w Polsce spadnie o kilka procent, jednocześnie mówi, w 2021 będziecie mieli wzrost PKB, może 4%, może nawet większy, to jest możliwe? No tak na przykład mówi agencja ratingowa Standard & Poor's. Rzeczywiście tak mówią, no i to już zupełnie bajki opowiadają. Nie to, że tak nie może być, tak może być, ale oni naprawdę tego nie wiedzą, jak będzie. I to opowieści, co będzie w 2021 roku, można zupełnie między bajki włożyć, bo jak mówię, nie wiadomo, czy będzie znowu jesienią, a jeżeli jej nie będzie, czy nie będzie znowu na początku 2021, oczywiście wtedy przyjdzie te swoje prognozy weryfikować na minus. Także nie wiemy, jak będzie. Ja osobiście wątpię w kształt litery V w realnej gospodarce. Ona jednak będzie wolniej z tego wychodziła. Zdaje się, że coraz większa liczba ekonomistów się do tego przychyla, że to będzie raczej U niż V, czyli spadek po rysowanie dna i dopiero do góry. Za to wierzę w literę V na rynkach finansowych. To jest całkiem prawdopodobne. A czy w skali całego świata zachodniego głównie, ale nie tylko, będziemy mieli rzeczywiście teraz największy kryzys po II wojnie światowej, największy od 29 roku. Jak się patrzy na prognozę kwartalną spadku PKB w różnych miejscach, 35% w gospodarce światowej, 20% w gospodarce niemieckiej, to można uwierzyć w taką wersję wydarzeń.
No, tak twierdzi na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chyba wczoraj czy przedwczoraj jego prognoza, wczoraj dobiła rynki już zupełnie. Indeksy wczoraj całkiem mocno spadały. Rzeczywiście tak twierdzą analitycy. No, myślę, że oni mają narzędzia zdecydowanie lepsze niż my mamy, więc należy wierzyć, że mówią nie to, że mówią prawdę, ile że się nie mylą. Że rzeczywiście będzie to potężny kryzys. Czy on będzie porównywalny do lat 30. zeszłego wieku? Chyba to są nieporównywalne zjawiska. Tam była zupełnie inna gospodarka, zupełnie inne warunki, wszystko było inne. Wtedy produkcja przemysłowa, sektor przemysłowy miał największe znaczenie, a teraz w Stanach Zjednoczonych sektor przemysłowy to chyba kilkanaście procent gospodarki, reszta to usługi. Zupełnie inne gospodarki, zupełnie inna sytuacja. I myślę, że przy założeniu, że nie będzie znowu epidemii jesienią, myślę, że tak źle nie będzie. To zabrzmiało trochę optymistycznie na koniec pierwszej części programu Artyści Rynków. Piotr Kuczyński, analityk rynków Dziękuję finansowych. bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. A w drugiej części Artystów Rynków, Maciej Leściarz, CMC Markets, będziemy mówili m.in. o złotym, złocie i ropie naftowej.